ktoś powie, no za proste. Umysł człowieka jest skomplikowany i dlatego też Bóg nie dałby nam aż tak prostego rozwiązania. Nawet dla dzieci przygotował tę ofertę zbawienia. To jest zbyt wspaniałe, żeby mogło być możliwe. Kornelia Chojecka, witam Was w programie ewangelizacyjnym Którędy do nieba. Dzisiaj jest środa, 17 kwietnia, nasz ostatni program przed świętami. Ze mną w studio w Lublinie pastor Paweł Chojecki, witam Cię. Witam serdecznie. I Jerzy, były ksiądz, witamy Pana serdecznie. Witaj. I również witam wszystkich serdecznie. Ale mam dobrą dla Was wiadomość, bo już jutro rekolekcje narodowe z byłym księdzem i byłym ateistą. To wszystko o 13 w czwartek, w piątek oraz w niedzielę. Także już teraz Was zapraszamy, a dzisiaj sobie porozmawiamy o zmartwychwstaniu. Już trochę mówiliśmy o tym o godzinie 13, ale zastanowimy się, czy wiara w zmartwychwstanie jest konieczna do zbawienia. Może na początku Was zapytam, jakbyście tak w pigułce mogli odpowiedzieć naszym widzom. Dlaczego uważacie, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest faktem? Może na początku Pan Jerzy. No to, że jest faktem, to poświadczyło wielu świadków, którzy go spotkali i widzieli go po zmartwychwstaniu. Widzieli, że umarł, został ukrzyżowany, pochowany, a po trzech dniach zaczął pojawiać się na nowo. Spożywali z nim posiłek, mogli go dotykać, przebywał z nimi przez następne 40 dni. I Paweł, apostoł, w 15 rozdziale, między innymi pierwszego listu do Koryntian, wymienia tak chronologicznie, komu się ukazał, jak wielu osobom. Może coś się, były sceptyk, powiedz, co cię przekonało, że zmartwychwstanie rzeczywiście... Może coś takiego bardzo świeżego. Jak wiecie, na ostatnim zjeździe grup biblijnych w Lublinie był profesor z izraelskiego biblijnego chrześcijańskiego koledżu. Coś niezwykłego. Żydzi w coraz większej ilości nawracają się do Jezusa Chrystusa i mieliśmy profesora, który właśnie wykłada dla Żydów o Jezusie Chrystusie. Poprosiliśmy go o serię wykładów na temat właśnie wypełnionych proroctw. To jest jeden z takich znaków, z którymi żaden sceptyk nie umie sobie poradzić, czyli że coś niekiedy kilkaset lat wcześniej zostało powiedziane, nawet więcej niekiedy, nie? I później wypełnione wszystko w Jezusie Chrystusie. Kilkaset proroctw wypełnione w jednym człowieku, w jego misji, w tym, co powiedział, zrobił, skąd pochodzi, czyli na pewne rzeczy Jezus Chrystus miał wpływ, czyli na przykład na to, co mówił, czy robił, ale na pewne rzeczy nie miał wpływu, na przykład z jakiej rodziny, albo kiedy narodzi się, nie? Mówię tu już tak z materialistycznego punktu widzenia, a te wszystkie proroctwa są... Nie mógł tego wyreżyserować. Możecie sobie zobaczyć trzy wykłady profesora Andreasa Sztuca, które są na naszym kanale. Jeden z nich odbył się w synagodze, gdzie piękne wezwanie Andreasa do Polaków po polsku, bo Andreas ma polską żonę i dlatego może nie tak biegle, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale jednak w stopniu komunikatywnym potrafi się porozumiewać i takie wezwanie oraz gwarancje dla Polaków od Jezusa przekazał. Także to jest, myślę, taki znak, z którym no, nikt nie może się rozprawić. Jak to możliwe, że kilkaset proroctw zostało w Jezusie wypełnionych? Na przykład też sprawa zmartwychwstania. Przecież po to był ten znak Jonasza. Sam Jezus się do niego odwołał, że on właśnie symbolizuje śmierć i zmartwychwstanie. Nie? Jezus do tego znaku się odwołał. Zobaczcie, że to było kilkaset ładnych lat wcześniej. Jeśli pytasz mnie jako sceptyka, mając taką wiedzę religijną, katolicką, myślałem, że to jest po prostu jakaś legenda.
dopiero chyba na studiach, tak, dotarła do mnie. Wcześniej zacząłem czytać tak dla ciekawości i obalenia chrześcijaństwa Nowy Testament, ale na studiach dotarła do mnie książka Josha McDowella Więcej niż cieśla. I to przecież Bóg nie tylko świadectwo materialne w Biblii dał, nie tylko te proroctwa, o których mówimy, ale dał też świadectwa zewnętrzne. Celowo całą tę, to najważniejsze wydarzenie tak zorganizował, żeby byli świadkowie żydowscy, czyli religijni, znający pisma Starego Testamentu, jak i świadkowie rzymscy, czyli ci, którzy, można powiedzieć, władzę nad światem, czyli władza państwowa i władza religijna, wszystkie razem mogły obalić zmartwychwstanie, obalić pusty grób. Wszystkim było to na rękę. I nikt nie potrafił, ani władze religijne, niechętne Bogu, ani władze polityczne. Dlatego mamy świadectwo Biblii, ale mamy też świadectwo historii, bo Bóg postarał się, by fakt zmartwychwstania został odnotowany także w historii, można powiedzieć, tak zwanej świeckiej. Kiedy to zobaczyłem, no to przewartościowało się całe moje spojrzenie na Jezusa Chrystusa i Biblię. Zacząłem traktować to o wiele poważniej. Dlatego też każdego zachęcam, jeśli chcecie taką szerszą trochę wersję tej książki Josha McDowella Zmartwychwstanie, żeby zapoznać się z tymi dowodami, które poznał Josh McDowell, starając się obalić zresztą, jako jak na ateistę przystało, zmartwychwstanie, wyślemy wam bezpłatnie w PDF-ie. I książka właśnie Josha McDowella Sprawa Zmartwychwstania jest również dostępna w wersji papierowej w naszym sklepie. Także to wszystko polecamy dzisiaj, tylko mówimy tak z grubsza, jeśli chodzi o ten temat, bo to jest temat rzeka. Tutaj wiele jest książek i też filmów, o których będziemy dzisiaj mówić, polecać, które mówią właśnie o tych odkryciach. Jak wiele jest dowodów na zmartwychwstanie, na naszym kanale jest również debata dwóch doktorantów, młodych naukowców, ateisty i chrześcijanina właśnie o zmartwychwstaniu, także wam gorąco polecam, ale chciałam wam zadać też to tytułowe pytanie dzisiejszego programu, czy wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest rzeczywiście konieczna do zbawienia, czy może nie dotyczy to jakiejś tylko części chrześcijan? Tak, oczywiście wiara w zmartwychwstanie Jezusa jest fundamentalna dla wierzącego chrześcijanina, ucznia Jezusa Chrystusa, ponieważ gdyby Jezus nie powstał z martwych, cała historia kończyłaby się na śmierci Jezusa i na grobie. Czyli no, zamknięcie całej sprawy kończyłoby się tak jak dotychczas. To Jezus jest tym wydarzeniem, jego powstanie z martwych albo wzbudzenie z martwych, można to przetłumaczyć, jest wydarzeniem bez precedensu w tym wymiarze, że on powstał z martwych, otrzymał nowe ciało i nigdy już nie umrze. Zasiada po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie, żeby objąć władzę tutaj na ziemi. Więc jest to ewidentne fundament nadający sens naszej wierze, tak pisze Paweł dokładnie w pierwszym liście Koryntian. O, wspomniałeś o Pawle i pierwszym liście do Koryntian, to ja pozwolę sobie zacytować troszeczkę inny fragment, gdzie apostoł Paweł przypomina Koryntianom Ewangelię, którą im głosił. Nie? To jest pierwszy werset przeczytałem. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, no, którą też przyjęliście. Czyli apostoł Paweł przypomina treść dobrej nowiny, bo Ewangelia to dobra nowina, dobre nowiny i możemy dzięki temu, co tu zaraz on napisał dalej, zobaczyć, jaką Ewangelię głosił apostoł Paweł, nie? Czyli zobaczymy, czy tam znajduje się zmartwychwstanie. Czyli być zbawionym bez wiary w zmartwychwstanie. Tak, apostoł Paweł głosił Ewangelię, czyli zakładamy, że jeśli tam będzie zmartwychwstanie, no to znaczy, że powinniśmy też je głosić jako ten element konieczny tej informacji, która ma dotrzeć do człowieka. Jeśli nie będzie tam mowy o zmartwychwstaniu, no to znaczy, że można by o zmartwychwstaniu nie mówić, na przykład mówić tylko o śmierci Chrystusa. I czytamy tu od trzeciego wersetu, kiedy ta treść Ewangelii, którą Paweł głosił, czyli Ewangelii Apostolskiej, jest
pokazana. Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. I że został pogrzebany. I że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. Zobaczcie, znowu podstawowy dowód. Według pism, według pism, według pism, czyli według Biblii. No, nie jest chyba dla nikogo zaskoczeniem, że tak jak jest mowa o śmierci, nie, i pogrzebie, złożeniu do grobu, jest mowa o zmartwychwstaniu. Potem następne zdanie, i że ukazał się Kefasowi, potem 200, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, to jest to, co Jurek mówił o tych dowodach, świadkach, którzy złożyli świadectwo, widzieli, tu apostoł Paweł się na nich powołuje, na świadków zmartwychwstania. Czyli zmartwychwstanie było treścią Ewangelii Pawłowej, którą on głosił ludziom po całym ówczesnie cywilizowanym świecie. Stąd możemy przyjąć, że jest to część dobrej nowiny, czyli jest to konieczne do zbawienia. Teraz możemy zadać drugie pytanie. Dlaczego, nie, to dlaczego ta kwestia jest tak ważna? Dlaczego tak jest ważna? Dlaczego jest konieczna do zbawienia? I tu odpowiedź jest następująca. Zmartwychwstanie Jezusa potwierdza skuteczność ofiary Jezusa. Czyli inaczej mówiąc, jeśli by ktoś nie wiedział o zmartwychwstaniu, bo z jakiegoś powodu by do niego nie doszła ta informacja, a dowiedziałby się o śmierci Jezusa za jego grzechy i że ona, że ta śmierć daje życie wieczne, no to zapewne byłby zbawiony. Ale gdyby ktoś wiedział o zmartwychwstaniu, ale odrzucał to zmartwychwstanie, no to odrzuca jednocześnie skuteczność ofiary Chrystusa. Nie? Dlatego, kiedy głosimy Ewangelię o tym, że Jezus umarł za twoje grzechy, mówimy i zmartwychwstał za według pism, czyli za Słowem Bożym, mówimy i zmartwychwstał. To jest dowód, że ta ofiara jest skuteczna. Że to nie jest tylko twierdzenia Jezusa, że ja umieram za wasze grzechy. Tylko to jest dowód, że to jest rzeczywiście ofiara za grzech świata. Raz na zawsze złożona na krzyżu Golgoty. Oczywiście jest to też, ale to jest już druga, można powiedzieć, dodatkowa taka funkcja ofiary, znaczy zmartwychwstania Jezusa, że to jest triumf nad diabłem, triumf nad śmiercią. No, i trzecia, można powiedzieć, niedawno byłem na pogrzebie mojego rówieśnika i tam często nawet w liturgii katolickiej powtarza się tak, jak Chrystus zmartwychwstał, tak i ty będziesz wzbudzony i tak dalej. To jest dla nas pokazanie przyszłości. Czy też odpowiedziałeś na to pytanie, jak zmartwychwstanie ma dla nas znaczenie właśnie osobiste, ale teraz chciałam też przejść na grunt Polski, bo w zasadzie święta Wielkiej Nocy, tak jak mówiłeś, że zmartwychwstanie jest tym dowodem na to, że ofiara Jezusa została przyjęta, święta wielkanocne w Polsce raczej kojarzą się z cierpieniem, z drogą krzyżową. Właśnie są raczej takie smutne, refleksyjne być może, ale raczej nie radosne, ale ostatnio otrzymaliśmy piękną paczkę właśnie od naszych przyjaciół z oceanu, od Aleksa Newmana i jego rodziny. I tam rzeczywiście nawet widać po tych gadżetach, że jest to święto radosne i, co ważne, jest pusty krzyż. Nie ma Jezusa Chrystusa, nie ma na krzyżu. Teraz chciałam was zaprosić dosłownie na fragment naszej sondy, bo wyszliśmy na ulicę i zapytaliśmy Lublinian, czy wierzą w zmartwychwstanie i co to dla nich osobiście oznacza. Całą sondę pokażemy wam po programie, też ją znajdziecie na naszym kanale, ale teraz chciałam przejść do krótkiej wypowiedzi jednej z osób. Prosimy bardzo. Jakie to dla mnie ma znaczenie, wie pani, nie przemyślałam tego. Jakie? No, zdarzył się cud, prawda? Jeżeli zmartwychwstał, przecież normalnie to się nie zdarza. Więc trzeba pewnie wierzyć w jakieś odrodzenie, tak? Dla każdego człowieka myślę, że to powinno być takim przesłaniem. A dla wierzącego, no to wiara w to, że kiedyś zostanie nam wszystko odpuszczone, że narodzimy się gdzieś tam w innym świecie na nowo.
Może będziemy żyli dalej. Nie wiem, nie przemyślałam tego. Właśnie widzieliśmy, że to pytanie, co dla pani osobiście oznacza zmartwychwstanie, wywołało taką konsternację i chyba ta pani rzeczywiście po raz pierwszy zmierzyła się z tym pytaniem i rzeczywiście myślę, że warto zwrócić na to uwagę, że katolicy raczej rzeczywiście przyznają, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, takie też jest wyznanie katolickie, ale mają problem z przełożeniem tego na ich osobiste życie. I jakbyście mogli właśnie zachęcić katolików, jak do nich dotrzeć, żeby zobaczyli ten związek ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa i ich osobistym życiem? Myślę, że trzeba podkreślić ten wątek dotyczący przyszłego życia, że nasze życie nie kończy się na tym wymiarze cielesnym tutaj. Kończymy życie w tym ciele, które posiadamy. Możemy pójść w bezpośrednie przebywanie z Bogiem, natomiast w momencie przyjścia Jezusa Chrystusa, powrotu, Jego powrotu na ziemię, wtedy nastąpi nasze powstanie z martwych, jeżeli wcześniej zmarliśmy, i otrzymamy ciała, nowe ciała, podobne ciała do Jezusa, które nie będą już podlegały zniszczeniu. Paweł również wypowiada się na ten temat w drugiej części tego 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Cały wywód na ten temat, o tym nowym ciele, że ono będzie różniło się od tego naszego dotychczasowego ciała. Więc jest to realna przyszłość życia z Jezusem w tysiącletnim królestwie i dalej w nowej formie, w nowym ciele, podobnie do Jezusa. Tutaj widać, że rzeczywiście ta sonda pokazuje, że raczej Polacy widzą zmartwychwstanie Jezusa, wiążą to ze świętami wielkanocnymi, że to wtedy jest ważne i to rzeczywiście ma wpływ na ich życie, ale nie widzą chyba takiego wpływu z ich codziennością, jakie to ma znaczenie dzisiaj. Rzeczywiście w całej tej sondzie zachęcam na koniec do obejrzenia, zachęcam Państwa do obejrzenia tej sondy, przebija się to, że no mój Kościół wierzy w zmartwychwstanie. Mój Kościół podaje to jako wiarę, jako fakt, jako centralną, powiedzmy, prawdę chrześcijaństwa, ale czy ja to uważam za centralną prawdę mojego życia, no to już trudniej. Bardzo podziwiam tę panią, która przecież tak gdzieś na ulicy zagadnięta, nie? Czyli pewnie myślała o jakiejś, biegła gdzieś tam do pracy, po zakupy, czy po dziecko, do przedszkola, czy szkoły, nie wiem. Zagadnięta o tak fundamentalną sprawę, była gotowa się zatrzymać i powiedzieć szczerze, głębiej o tym nie myślałam, a to przecież ważny temat. Przecież trzeba się nad tym pochylić. Także bardzo ta pani mi zaimponowała taką swoją uczciwością intelektualną i szczerością, że nawet ona przed kamerą po prostu o tym szczerze mówi. To pokazuje właśnie na problem Kościoła rzymskokatolickiego. On mówi ludziom o zmartwychwstaniu, mówi ludziom o śmierci Chrystusa, nie? Ale nie sprowadza tego do wymiaru osobistego. Ty masz swoją decyzją przyjąć Jezusa Chrystusa, a jak przyjmiesz, to żywy Jezus już mieszka w tobie, masz zbawienie, masz życie wieczne, masz przebaczone wszystkie grzechy i masz zapewnione miejsce w niebie. Tylko zamiast tej osobistej decyzji przyjścia do Chrystusa, wprowadza im się sakramenty, których nigdy dość, bo jeszcze jakieś ostatnie namaszczenie ma być tam tuż, tu, a jak nie, a jak umrzesz wcześniej, to co, po śmierci cię namaszczą? No niektórzy to namaszczają księża po śmierci już, nie? Tylko no, ciało już namaszczają, to jak to się mówi, jak umarłemu kadzidło, jest takie nawet powiedzenie, nie? I ci ludzie cały czas myślą, że gonią, żeby zyskać zbawienie, nie? Oni wiedzą, że Chrystus umarł i zmartwychwstał za ich grzechy, ale wcale nie powiedzą o sobie, że są zbawieni. Bo takich uczy ich organizacja. Żeby być, że tak powiem, od kroplówek zwanych sakramentami ciągle zależni, żeby byli, a nie żeby mogli powiedzieć, odpocząć wreszcie w tym pokoju i radości, które daje zmartwychwstały Chrystus, który jest moim Zbawicielem, moim, nie kościelnym, nie religijnym, moim osobistym Zbawicielem, czyli mnie zbawił.
Tego Kościół im nie mówi, katolicki. W tym momencie też możemy wam polecić film Zmartwychwstały z 2016 roku, kiedy mówiłeś o pogoni, o wiecznym szukaniu czegoś. To rzeczywiście też widać w tym filmie, jak ten żołnierz poszukuje. Poszukuje szczęścia, poszukuje dnia bez śmierci, no i styka się z Jezusem Chrystusem, także rzeczywiście to też jest dobry moment, okazja, żeby ją wykorzystać i obejrzeć ten film z rodziną, żeby każdy mógł się osobiście zmierzyć z tym, co dla niego oznacza zmartwychwstanie. Może nie każdy sięgnie po książkę, tak jak mówiłeś, ale film być może będzie lepszą, łatwiejszą okazją. Chciałam was zapytać jeszcze... Że ten film zrobił, o ile dobrze sobie przypominam, zrobił ateista. Lub no, taki człowiek daleko od wiary chrześcijańskiej, niereligijny, bo ja nie lubię filmów takich słodko-religijnych, nie? A ten film to jest twardy film, to jest no, dla mężczyzn. Także gorąco wam polecamy w te święta. Ja chciałam jeszcze przejść do samego zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Czy ono rzeczywiście jest takie unikalne w historii Wszechświata? Czy na przykład nie wiecie o tym, czy w innych religiach też jest mowa o zmartwychwstaniu? Jak na przykład to wytłumaczyć osobie, która nie zna postaci Jezusa Chrystusa, bo jeszcze są takie na ziemi? Jest to rzeczywiście unikatowe i jedyne wydarzenie w całym świecie. Nie jest znany drugi przypadek osoby, która by żyła, została zabita czy zmarła i powstała do życia i więcej nie umierała. Więc pod tym względem Jezus Chrystus jest jedyny i niepowtarzalny. Nikt nie przeżył z wielkich ludzi i włącznie założycielami religii. Nikt z nich nie żyje, tylko Jezus powstał z martwych i żyje. I udowodni to po raz kolejny, wracając na ziemię, a znaki jego powrotu, coraz więcej ich możemy oglądać, być świadkami tego. Tu przy okazji polecamy naszą akcję i ulotkę. Hashtag Apokalipsa to nie fikcja odnośnie tych znaków. Ale co byś właśnie dodał w kwestii tej unikatowości zmartwychwstania Jezusa Chrystusa? Rzeczywiście wskrzeszenie zmartwych zdarzało się, na przykład Jezus wskrzesił Łazarza, nie? Ale ten Łazarz po wskrzeszeniu miał to samo ciało, które przed, no i potem gdzieś zmarł, nie? Czyli to było jak gdyby cofnięcie skutków śmierci, nie? Także w tym sensie można powiedzieć, że znamy przypadki, przynajmniej ten jeden, ale też i w Starym Testamencie jest przy syn tej wdowy, jest też zbudzony z martwych. Później widzimy w Dziejach Apostolskich też, jak apostoł Piotr przywodzi do życia pewną diakonisę. Także w tym sensie samo że człowiek umiera i wraca do życia, to się wydarzało w historii. Nie? Oczywiście bardzo rzadko, to jest też cud, nie? To absolutnie nie twierdzę, że to jest zjawisko naturalne, ale tak jak już Jurek powiedział, nie ma kogoś, kto by przeżył śmierć, zmartwychwstał i już nigdy nie umarł. Nie? Tego takiego drugiego w historii nie ma. Dalej ta unikatowość zmartwychwstania Jezusa Chrystusa polega na tym, że On to zapowiedział. A teraz umrę, a potem zmartwychwstanę. Powiedział, teraz wam będzie dany znak Jonasza. Mówi, no zburz tę świątynię i ją tam odbuduj, czy pokaż jakiś cud, nie? I tak dalej, nie? Takie różne takie tam jak gdyby poprzeczki przed nim Żydzi stawiali, nie? Jezus powiedział, że ta świątynia zostanie zburzona, mówił o swoim ciele, a potem znowu wskrzeszona, znowu zajaśnieje. I Jezus zmartwychwstając zapowiedział to i to zrobił. Nie ma drugiego takiego człowieka czy takiej osoby dokładnie w historii. Nie? To jest tylko Jezus Chrystus. Zapowiedział,
że teraz mnie zabijecie, a ja zmartwychwstanę. Drugiego takiego nie ma. Druga rzecz, na którą Jurek zwrócił uwagę, to jest, że Jezus dostał po zmartwychwstaniu już nowe ciało. To nie było fizyczne, takie samo ciało, jak miał wcześniej. To ciało mogło przechodzić przez mury, to ciało mogło się pojawić w dwóch miejscach jednocześnie, mogło się pojawić i zaraz zniknąć w jednym momencie. Czyli widać, że to jest to nowe ciało. Chciałam jeszcze przejść do nowej światowej religii, która, można powiedzieć, tworzy się coraz wyraźniej na naszych oczach. Jak myślicie, sobie poradzą właśnie z tą kwestią zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, bo tutaj i protestanci są co do tego przekonani, i katolicy, no ale tutaj z drugiej strony muzułmanie nie uznają Jezusa za Boga, uznają Go za proroka. Jak myślicie, sobie poradzą z tą kwestią? Nie wiem. Nie myślałem na ten temat na razie. Ja chciałam przywołać może w tym kontekście tego pytania słowa arcybiskupa Grzegorza Rysia podczas rekolekcji w Krakowie w parafii świętego Szczepana. Powiedział tak: czujecie to? Można być praktykującym i kompletnie nie myśleć po chrystusowemu. W Polsce się ludzie spowiadają, idą do komunii, ludzie praktykują i chwała Bogu. Ale pytanie, Chrystus też tak? Jego nauczanie też tak? Można być w kościele i mówić Kościół tak, Jezus nie. Czy myślicie, rzeczywiście jest taka przyszłość Kościoła katolickiego, że Kościół tak, Jezus nie? Jurek, chcesz pierwszy? Przypomina mi się. Widać podział wśród duchowieństwa, a zwłaszcza w episkopacie. Jest część biskupów, która prezentuje takie stanowisko dogmatyczne. No i jest część biskupów, która właśnie, której chyba tutaj przewodzi biskup Ryś, która w jakiś tam sposób wskazuje, wspomina i wskazuje na Jezusa. Więc tutaj przy tej pierwszej wersji rzeczywiście można eksponować całą religijność z wszystkimi jego praktykami opartą na dogmatyce, na założeniach i pominąć w jakiś sposób, czy marginalizować samą osobę Jezusa Chrystusa. Rzeczywiście i wychodząc naprzeciw tutaj temu spotkaniu z innymi wyznawcami innych religii. Z tego, co mówicie, no, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest taką kwestią, która no, diametralnie odróżnia chrześcijaństwo od wszelkich innych religii, chociaż trudno nazwać chrześcijaństwo religią. I od wszystkich przywódców religijnych, właśnie. Bo przypominam, że inni przywódcy, tak jak Jurek powiedział, leżą w grobie, nie? I tam już i robaki pewnie, czy się rozsypali w proch i tak dalej. I teraz, jeśli byśmy próbowali to biblijne chrześcijaństwo łączyć z innymi religiami, no to wyjdzie taki troszkę, no jakiś... Trudno to skleić. No bo tu Jezus żyje, Jezus zmartwychwstał, a tu Mahomet leży sobie w tym czarnym sarkofagu i tam w kółko się kręcą. Jak to ma być jeden Bóg? Bo teraz mówią, że no będą... I mówią, że ten Mahomet jest większym prorokiem od Jezusa. No to jak większym, to dlaczego leży w grobie, a grób Jezusa jest pusty? No to no, kpina, nie? Dlatego w tych wysiłkach budowania jednej religii nie mówi się o Chrystusie. Ja wskazywałem już na to, chyba to był nowy rok 2017, kiedy papież Franciszek, papież katolików, takie orędzie do świata. 2016 rok, styczeń. 16, wtedy, tak? Te vlogi miałeś swoje i była wielka nierządnica zadziera kiece chyba. Tak, ale chodziło mi o taki filmik, którzy tak. Jezuici po całym świecie w wersjach różnych językowych, jest też po polsku, możecie sobie zobaczyć. I tam Franciszek, to jest 2016, mówisz, no to popatrz jak dawno już. Tam było, że miłość, tak? Chodzi tak, o miłość. Że teraz będzie jedna światowa religia i że wszystkie te religie prowadzą do Boga. I pamiętacie, oczywiście tam też są to różni buddyści, muzułmanie, wszyscy i tak dalej, ale jest ksiądz katolicki
nie ma krzyża, nie ma Biblii, nie ma Chrystusa, tylko jakąś taką chińską plastikową laleczkę on trzyma, o tak w ręku jakiś, taki niby żłóbek, niby coś, i to jest całe chrześcijaństwo. Rozumiecie, że trzeba z chrześcijaństwa wyrwać Chrystusa, dopiero wtedy, dlatego właśnie pokazujemy ten plakat, że Kościół katolicki zdradził Jezusa, bratając się z muzułmanami. Trzeba wyrwać z chrześcijaństwa Chrystusa, wyrwać z Kościoła katolickiego już całkowicie, wyrzucić na boczny tor Chrystusa. Wtedy dopiero, nie mając zmartwychwstałego Chrystusa, można się bratać z innymi religiami, i wtedy taki katolicyzm, on się da pogodzić z wszystkimi innymi religiami. I jeszcze na to nakłada się tutaj, mówiliśmy po tym pożarze w katedrze Notre Dame, że teraz muzułmanie już mówią, ale przecież w jedną Maryję wierzymy. Czyli zastąpienie Chrystusa Maryją połączy katolików i islamistów. Będzie katoislam. Czyli po Maryjny. Prostu katolicy będą musieli zapomnieć prawdopodobnie o Jezusie Chrystusie i zmartwychwstaniu. Niektórym nie przyjdzie to ciężko, bo już dawno zapomnieli. Także w tym momencie też warto zachęcić wszystkich, żeby rzeczywiście poruszać, szczególnie w trakcie świąt, sprawę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, póki jeszcze ludzie to uznają. Jakkolwiek chciałam właśnie teraz przejść do tego, zanim przejdziemy do waszych pytań, jak możemy wykorzystać czas świąt wielkanocnych, żeby dotrzeć do naszych bliskich z Ewangelią o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie, jak zahaczyć właśnie o temat zmartwychwstania. To ja wyprzedzę tym razem Jurka, bo moim zdaniem na dzisiaj to trudno będzie o lepszy sposób niż właśnie rekolekcje narodowe byłego księdza Jerzego. Ludzie mają w Polsce pewien odruch obronny, kiedy im się mówi o Bogu czy o Jezusie. Kiedyś tak jeden, ktoś ci mówi, bo ty to świadek Jehowy jesteś albo z sekty, nie? Od razu uciekają. Że od razu uciekają, albo... Dlatego myślę, że świetnym pomysłem jest, oczywiście tam planujemy 3 emisje tych rekolekcji, być może wybierz sobie jedną z nich z czwartku, z piątku, czy z niedzieli, czy jakiś tylko fragment, ale pokaż swojej rodzinie, co mówi były ksiądz o Jezusie Chrystusie. Myślę, że to jest takie budowanie takiej nici komunikacji pomiędzy tymi dwoma światami, zbawionych i tych, którzy są jeszcze w ciemności. Rekolekcje byłego księdza. Polecam. Rekolekcje narodowe. Czy chciałby pan coś dodać, jeśli chodzi o porady dla naszych widzów? Polecam również, zwłaszcza, że te rekolekcje są w dwugłosie. Nie tylko były ksiądz głosi, ale również pastor. Także bardzo ciekawe. Polecam. Można dołożyć jeszcze Żyda, jak ktoś chce, bo też mamy wykłady o Jezusie, wypełnienie proroctw, cierpiący Mesjasz i triumf Chrystusa, czyli też w podobnej troszeczkę sekwencji nasz brat w Chrystusie z żydowskiego narodu. Także jak ktoś z tej strony chce pokazać rodzinie jako pewne dziwowisko, zobacz, Żyd mówi o Jezusie w synagodze. Zobacz, co za dziwowisko. Element sensacji. Można i to wykorzystać. I jeszcze po polsku. Ten wycinek znajdziecie na naszym Facebooku i na Twitterze. Idź pod prąd. Rzeczywiście wiele, wiele komentarzy, wiele wyświetleń, bo to coś niesamowitego w historii Polski. W głoszeniu Ewangelii jest element sensacji, a nawet wiele elementów sensacji. Na przykład Żydzi, którzy widzieli zmartwychwstanie, rozpowiadają: słuchajcie, Jezus zmartwychwstał, to naprawdę jest nasz Mesjasz, to jest sensacja. Albo później: w Nim przebaczenie grzechów. Jak to? Wszystkich? Od razu? Na zawsze? Doskonale, w zupełności, nic już nie muszę dopłacać? Aż trudno uwierzyć. Sam Żyd w synagodze mówi 100% gwarancji. Jeszcze chciałam poprosić pana Jerzego o komentarz. Dzisiaj w programie o 13 mówiliśmy o artykule Wojciecha Maziarskiego w Gazecie Wyborczej: Seminaria duchowne, inkubatory nietolerancji i nacjonalizmu. I tak w skrócie, Wojciech Maziarski w tym artykule postuluje, żeby państwo przejęło kontrolę i wprowadziło przymusowe
programy nauczania w seminariach, lekcje z zakresu konstytucjonalizmu, wielokulturowości i nowocześnie rozumianych praw człowieka. Jak pan się ustosunkowuje właśnie do tych postulatów, żeby państwo zaczęło ingerować w to, co jest nauczane na przykład w seminariach? Myślę, że zapowiedź tego, co się już dzieje, niewątpliwie będzie się działo. Państwo skwapliwie wykorzysta tą okazję, gdzie Kościół jest dofinansowywany i będzie chciało mieć wpływ na to, co Kościół głosi i na jego aktywność. Jest to po prostu zwyczajny taki proces przyczynowo-skutkowy. No, ten, kto płaci, ten stawia wymagania, jest to zrozumiałe. Natomiast bardzo prosto widzę rozwiązanie tej sytuacji i pozbycie się problemu seminariów. Apeluję, mając okazję, apeluję do wszystkich alumnów, którzy tam są, kleryków, żeby dobrze przygotowali się do nadchodzących egzaminów, a później po egzaminach spakowali swoje rzeczy, zabrali swoje dokumenty z rektoratu na czele ze świadectwem maturalnym i indeksem i pożegnali się z tą instytucją i to będzie najlepsze rozwiązanie dla wszystkich stron, bardzo uzdrawiające nasz kraj. Dziękujemy bardzo. To był apel byłego księdza. Wiem też, że klerycy nas oglądają, także weźcie sobie do serca słowa byłego księdza. Teraz przechodzimy do waszych... Bo niedługo staniecie się nie tylko ludźmi Kościoła, jak wam się tam mówi, że jesteście, tam macie to jakieś niezatarte piętno sakramentu kapłaństwa i tak dalej. Niedługo będziecie państwowymi urzędnikami do różnych brzydkich rzeczy. A tak jak nawet mówił jezuita, jeden komentował ten artykuł, tak już było. Czasy komuny wracają. No, także... nie wracają. Weszły na wyższy poziom realizacji komunistycznych celów. Teraz to się nazywa ekologia i globalizm. To już się dzieje. Dziękuję wam serdecznie za wasze pytania, do których teraz przechodzimy. Teraz możecie też pisać je na czacie. Wszystko zapisujemy i wrócimy do waszych pytań po świętach. Ale mamy takie pytanie od pani Urszuli. Mam dylemat związany z Kościołem katolickim. Pomimo całego brudu, który w nim jest, z tym Kościołem, związane są polskie tradycje, które wiążą nasz naród. Czy mamy jeszcze inne tradycje prócz nich? Co byście odpowiedzieli? Nie wiem, jakie tradycje Urszula ma na myśli. Część z nich jest biblijna, stąd właściwa, no a te niebiblijne nie polecałbym, żeby je kultywować, kontynuować. Po prostu Biblia jest tutaj pomocą w rozeznawaniu, co jest właściwe, a co nie. Jest większy gro praktyk, które są właściwe. Te nabożeństwa akurat w Wielkim Tygodniu, one mają podstawy biblijne. Natomiast problemem są już konkretne praktyki, zwyczaje, tak zwane sakramentalia, na przykład ta adoracja krzyża, Wielki Piątek, a później adoracja przy Bożym Grobie. No to jest takie zwrócenie uwagi tam, gdzie akcent być położony gdzie indziej. Wielką Sobotę z kolei na tej wieczornej liturgii, która jest bardzo bogata, święci się i ogień, i wodę, i kredę, nie wiadomo co jeszcze. No jest szereg takich niepotrzebnych kompletnie rzeczy, nie mówiąc o tych całym komercyjnym wymiarze, zajączkach, jajkach i tak dalej. No, to pytanie wymaga troszeczkę takiego szerszego naświetlenia. Można powiedzieć, że Polacy są nagminnie oszukiwani, jeśli chodzi o nasze tradycje. Bo absolutną nieprawdą jest, że Polska tylko katolicyzmem stoi.
Owszem, Kościół rzymskokatolicki, czy wcześniej katolicki, odegrał ogromną rolę w naszej historii, ale nie jedyną. I polska tradycja, ta prawdziwa, to jest tradycja swobody religijnej. To jest nasza tradycja. To jest tradycja Jagiellonów, to jest tradycja Rzeczpospolitej. A XIX wiek szczególnie, kiedy już Polska po kolejnych powstaniach tam zapadała się, znaczy już mówię o narodzie, że już praktycznie nadziei brakowało, wtedy powstała taka doktryna Polska Chrystusem narodów, że Polska jest męczona tymi wszystkimi cierpieniami, tak jak Chrystus za nasze grzechy, to tak naród polski za grzechy innych narodów jest męczony i to jest dowód szczególnego umiłowania Polski właśnie za ten katolicyzm, za wierność przy katolicyzmie. Ona jest tak kopana, obijana, cierpiąca, rozgrabiana, gwałcona i tak dalej. I to jest ten dowód miłości Bożej. To jest ta herezja Polska Mesjaszem narodów. To nawet na historii jeszcze jeśli ktoś się uczy, albo na języku polskim, to niekiedy, szczególnie młodzi widzowie, zwróćcie uwagę na tą absolutnie bezbożną, antybiblijną doktrynę. I to wtedy XIX wiek to jest taki czas związania polskości tylko i wyłącznie z katolicyzmem. Wcześniej, w czasach Jagiellonów, I Rzeczpospolitej, także w czasach Piastów, to Polska nie oznaczała katolicyzmu. Polakiem mógł być wyznawca prawosławia, Polakiem, w sensie polskim obywatelem, mógł być Żyd i mówili Żydzi w XVI wieku, że to w Polsce, wszędzie mają prześladowania, a w Polsce mają raj dla Żydów. To mówił jeden Izrael, rabin Izrael, zdaje się, z Krakowa w XVI wieku. Oczywiście później pojawił się protestantyzm, wtedy mamy złoty wiek w Polsce. Także mówienie, że bycie katolikiem jest konieczne dla polskości, to jest fałsz antyhistoryczny. To jest całkowicie zanegowanie naszej historii. Bo nasza historia to jest wolność religijna. Każdy sam na tej ziemi wybierał, jak chce czcić Boga, w jakiego Boga chce wierzyć i tak dalej, i tak dalej. Także człowiek, który to zrozumie, to wtedy rozumie skalę oszustwa Kościoła rzymskokatolickiego, który praktycznie opanował szkolnictwo w Polsce w tym zakresie historycznym. I wtedy zaczyna szukać prawdy, zaczyna oglądać telewizję Idź Pod Prąd. Kolejne pytanie od Radka Raka. Należę do grupy biblijnej w Kościele katolickim. Proszę o poradę, jak mam przekonać ludzi tam należących, że nowy porządek świata i apokalipsa to nie żadna metafora, jak twierdzą, bo mi już ręce opadają. No cóż, trzeba szukać człowieka, który jest otwarty, który jest zainteresowany i dla którego prawda jest wartością i będzie gotowy zapłacić za tą prawdę swoją osobistą decyzją, swoim świadectwem. Wiem, że decydują, czy gotowe są na to się zdecydować. Sam ksiądz Popiełuszko mówił, słynna ta jego fraza, powtarzana w wielu kazaniach, że za plewy nic nie kosztują, natomiast za ziarno prawdy trzeba zapłacić. I on głosił prawdę w swoim czasie, w swoim wymiarze i zapłacił za nią najwyższą cenę, zapłacił życiem. My dzisiaj nie musimy płacić takiej ceny, natomiast musimy zapłacić cenę opowiedzenia się, podjęcia decyzji, czy jesteśmy za, czy idziemy za Jezusem, czy też nie. Wasze osobiste świadectwa, z czego zrezygnowaliście, żeby pójść za Jezusem, będą już w rekolekcjach narodowych. Tutaj nasz widz pyta, pozdrawiamy cię Radku oczywiście, pyta o tym, jak przekonać tych, którzy są w tej katolickiej grupie biblijnej o realności apokalipsy. Ten świat się w ogóle kończy, tak, nie? Idzie w można, górę. Można zapytać ich, czy wierzycie w powtórne przyjście Jezusa na ziemię i zmartwychwstanie ciał. Czy w to naprawdę wierzycie?
Tak jak mówiłem, byłem niedawno na pogrzebie. I tam jeszcze w liturgii katolickiej, wyobraźcie sobie, zachowane jest to. Ksiądz mówił, dzisiaj słyszałem na własne uszy, nie? Że Jezus przyjdzie powtórnie na ziemię i wtedy zmartwychwstaniesz. Tam się zwracał do umarłego. Nie wiem, Jurek, czy pamiętasz tę część liturgii pogrzebowej? Tak, dokładnie tak. Tak, no to potwierdza, ksiądz potwierdza. To jest. Czyli zobaczcie, no to zapytaj tej swojej grupy biblijnej, czy oni w to wierzą. Czy to jest symbolicznie, czy zmartwychwstania nie będzie, czy robaki nas zjedzą i wyżygają, czy rzeczywiście Jezus przyjdzie i da nam nowe ciała. Czy w to wierzycie, czy nie? O tym jest właśnie Apokalipsa. Nie symbol, rzeczywistość, na którą czekamy. No możesz im rozdać te ulotki. Apokalipsa to nie fikcja, ale nie wiem, czy to im pomoże. Weź ich tak od liturgii, nie? Znajdź tam tą liturgię pogrzebową, gdzie jest właśnie o powtórnym przyjściu Jezusa na ziemi i o zmartwychwstaniu ciał. Kolejne pytanie, Przemysław Basta. Skąd Kościół katolicki wziął pomysł na stację Drogi Krzyżowej? Ile wynika to z Biblii, a ile z tak zwanych objawień? Przecież na przykład święta Weronika nie ociera twarzy Jezusowi, tego nie ma w Biblii. No w średniowieczu tu powstał taki nurt pobożnościowy, on się nazywał pietyzmem, polegający na takim dowartościowaniu tak zwanego, no, wszystkiego, co jest związane z tym fizycznym cierpieniem Jezusa. Część rzeczy zaczerpnięto z podań, z tradycji. Nie wiem dokładnie, z czego jeszcze, tak jak ta święta Weronika na przykład, po to, żeby właśnie, żeby na podstawie tego zbudować dodatkowe nabożeństwo, czy cały szereg nabożeństw. W niedzielę na przykład w okresie Wielkiego Postu są tak zwane gorzkie żale, gdzie się wyśpiewuje właśnie te prawdy dotyczące cierpienia Jezusa. No to jest geneza jakby. Możesz powtórzyć jeszcze raz pytanie? Chodzi o drogę krzyżową. Skąd się wziął pomysł na tę stację? No to ja powiem taki dowcip. Ksiądz odprawia drogę krzyżową, jest już tam powiedzmy przy 6., 7. Stacji, ale mówią, że wpada tam goniec, wtedy jeszcze to ludzie, wiecie, nie mieli telefonów komórkowych, wpada goniec, że tam umiera jakiś tam ważny parafianin, no to ksiądz musi mu z ostatnim tamtym namaszczeniem, ten sakrament ostatni mu dać, no to mówi do kościelnego, to ty dokończ drogę krzyżową, no ja pojadę do naszego konającego tu parafianina. No pojechał daleko, zamieć gdzieś tam końmi, no wraca gdzieś po północy, patrzy, a tu kościół cały rozświetlony, tak jak wyjeżdżał. Już myślał, że dawno kościelny zamknął interes i wszyscy poszli spać, a tutaj odprawiają. No wchodzi do kościoła, a tam słyszy kościelnego. Stacja 461. Syn Marii Magdaleny idzie do wojska. No to tyle w temacie. Także tyle odnosi... od księdza krzyżowej. To słyszałem, nie od Jurka. Ale rzeczywiście... Od księdza funkcyjnego wtedy jeszcze. Rzeczywiście widać, że... Czyli sami, proszę, samym... tak ci wchodzę, ale to... Czyli sami księża wiedzą, jak wiele tych katolickich liturgii, nauk pochodzi z wymysłów ludzkich. Sami się śmieją między sobą z tego często. Ale my idziemy pod ale prąd. Ale ludziom tego nie powiedzą. I pokazujemy, co mówi Biblia, może na zakończenie właśnie, jako że to ostatni program przed świętami, co byście przekazali naszym widzom też dzisiaj w kontekście mowy o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Owocnego spotkania z Jezusem Chrystusem, który nie tylko umarł, ale i powstał z martwych, czyli tak zwanej modlitwy, rozmowy, spotkania z Nim, najlepiej sam na sam również, i owocnego, dobrego spotkania w gronie najbliższych, czyli zacieśnienia więzi rodzinnych z przyjaciółmi.
Po to jest ten czas, żeby i w ten sposób możemy chwalić Boga, kiedy przygotowujemy posiłek, cieszymy się i świętujemy. Tak Żydzi na początku, tak zresztą Bóg nakazał im świętować. To była istota świąt. Tak? To powinniśmy kultywować. No, ja dołączę oczywiście do tych życzeń zachętę, żeby wysłuchać rekolekcji narodowych byłego księdza Jurka, ale nie tylko wysłuchać, chociaż myślę, że nawet jak znacie Ewangelię, znacie Biblię, znacie historie związane z Jezusem, to naprawdę to rekolekcje czy przypomnienie może dobre owoce wydać w życiu wierzących, ale myślę, że równie ważne jest, żebyście spróbowali swoich katolickich przyjaciół, bliskich, tych, którzy, na których wam bardzo zależy, jakoś taktownie zainteresować tymi rekolekcjami. Byłego księdza przecież, nie pastora, ateisty, tego byłego księdza. Niech te pół godziny czy 20 minut, może nie więcej nawet, wasi bliscy poświęcą, żeby sobie przypomnieć prawdy o Chrystusie. A wtedy życzę wam naprawdę owocnych, długich, wzruszających rozmów z waszymi bliskimi o najważniejszej sprawie, która kiedykolwiek wydarzyła się we wszechświecie. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, naszego Boga i Zbawiciela. Także tego wszystkiego wam życzymy, owocnych rozmów i tak jak pan Jerzy powiedział, rozmów również z Jezusem Chrystusem. Dziękuję wam bardzo za udział. Teraz po programie zapraszamy was na sondę o tym, co Polacy myślą o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i jakie to ma dla nich osobiste znaczenie. Dziękuję ci serdecznie za udział. A ja tylko powiem, że trzeba się spieszyć. Trzeba się spieszyć, bo mówię, wracam z pogrzebu. Młody człowiek, znaczy moimi standardami, 62 lata. W pełni sił. W pełni sił. Dzisiaj ludzie są sprawni. Siadł do stołu, żona poszła przygotować obiad. Wróciła. Mąż już nie żył. To się naprawdę może zdarzyć także przy świątecznym stole. Nie ma czasu. A do tego jeszcze nakłada się apokalipsa, czyli że Jezus może wrócić. To dla wielu będzie straszne zaskoczenie. Ale dla nas radość. Przyjdź, Panie Jezu. Także tym pięknym apelem kończymy dzisiejszy program. Pastor Paweł Chojecki i Jerzy, dziękuję. Były ksiądz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. I do jutra. Zobaczenia. Do jutra o 13:00.